jako zwyciężeniem. Czy te słowa miały być takim właśnie początkiem tolerancji, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Normalnie te obrazy się nie ruszają, one wiszą u nas w domu. Są tak zwane zwierzęta domowe. W ogóle nie ruszamy z domu. To wyjątkowo, żeśmy to dali panu Łódkowi i pani Alicji na tą wystawę, bo bardzo się z nimi dobrze nam współpracuje. On zaczął tak naprawdę od zdjęć w latach 50. Później w latach 60., 70. robił rysunki i dopiero później tak naprawdę zaczął malarstwo robić. Ten nazywam Madonną. No właśnie. Ten nazywam Madonną. A tamten nazywam parą mumii. Że ten obraz i ta kołyska są takimi bardzo znanymi obrazami, które wszyscy fanowie Beksińskiego chcieliby obejrzeć. Ja? Ale to ciekawe, co pan mówi, że to Ilchowskich do Wincez było takie... Absolutnie, proszę, nie... To znaczy, można to robić i są ludzie... My mamy prawo interpretować jak chcemy, no bo tak ma działać dzieło sztuki, ale... Wystawiałem te obrazy między innymi w UNESCO. Pamiętam, taki był dziennikarz, bardzo inteligentny człowiek, który stanął przed tą kołyską i zaczął opowiadać, co on w niej widzi. To było bardzo interesujące, tylko że to absolutnie nie miało pokrycia z rzeczywistością. Nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. To też jest mroczne, uważam, bo to jest ciało, które gdzieś jest odklejane, czy nawet bym powiedział, że... No nie chcę powiedzieć, że to jest rozkład ciała, ale też mogę sobie tak to interpretować. Tak. No na swój sposób też jest, no może nie tyle ukrzyżowane, co jednak rozłożone są te dłonie w formie krzyża. Nie? Że są jego obrazy, to dziwne jest, tak jakby przeczuł do czegoś, co się ma stać. Czegoś dramatycznego takiego. Jest jak ta atmosfera trudna, a jednocześnie się świetnie ma. Tutaj jest cudownie, można podejść bardzo blisko, zobaczyć wszystkie szczegóły. Myśmy też wczoraj odkrywali różne takie drobiazgi, których nie widać zupełnie. Tylko na zdjęciach w ogóle nie widać, absolutnie. To jest niesamowite właśnie, że to tak naprawdę dopiero zaczyna być widać, jak zobaczysz to z bliska. Ça se voyait pas autant parce qu'il y avait pas de lumière. Oui, alors que là, et quand on l'a mis en plein, mais tout de suite, oh mon Dieu, mais ça me regarde en plus. Oui, oui, oui. C'est terrible, c'est qu'il y a. Tutaj są jeszcze zdjęcia i rysunki. I są wszystkie na sprzedaż. Zdjęcia w każdym razie. Rysunki też.